Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Korzystając z wielokrotnych próśb, abym skomentował jakieś dzieła kultury, opowiem dzisiaj krótko o książce, którą ostatnio przeczytałem, albo raczej którą ostatnio odsłuchałem, i poruszę bardzo ważną kwestię filozoficzno-teologiczno-apologetyczną, mianowicie czy wiara jest swego rodzaju kijem, podporą dla człowieka, której człowiek wprawdzie potrzebował, żeby jako tako się podnieść, powstać, ale którą z czasem jako już dorosła i dojrzała jednostka musi odrzucić i iść już prosto, bez jakiejś sztucznej, niepotrzebnej podpory. Zapraszam. W formie audiobooka odsłuchałem ostatnio bardzo znaną książkę i może trochę wstyd się przyznawać, że dopiero teraz ją odsłuchałem, że dopiero teraz się z nią zapoznałem, mianowicie Metro 2033 Dmitrija Głuchowskiego. Akcja książki dzieje się w postapokaliptycznej Moskwie, to znaczy w Moskwie, która została zniszczona w wyniku wojny nuklearnej i resztki ludności Moskwy skryły się w metrze i w tym zamkniętym, odciętym od świata zewnętrznego metrze stworzyły specyficzne życie, specyficzne wytwory kulturowe, ale też specyficzne wytwory myśli ludzkiej. Jeśli miałbym tą książkę ocenić tak z punktu widzenia i wartości artystycznej, i jeszcze bardziej z punktu widzenia wartości myśli tam przedstawionej, to jeśli chodzi o klimat samego opowiadania, to oceniłbym go naprawdę 10 na 10. Jeśli chodzi o opowieść, to oceniłbym ją na 8 na 10. Myślę, że szczególnie zakończenie, nie sam koniec, nie absolutnie ostatnie pół godziny, ale ostatnie dwie godziny, czy powiedzmy ostatnia godzina, uważam, że jest jednak trochę przekombinowane. Uważam, że zwrot, ten przedostatni wielki zwrot akcji jest jednak trochę sztuczny, że jednak wyszło to trochę nienaturalnie. Nie będę tu oczywiście zdradzał bliższych szczegółów, ale uważam, że cała opowieść jednak ostatecznie zakończyła się trochę na sposób zbyt sztuczny. Nie mam na myśli samych ostatnich wersetów, ale tą, powiedzmy, drugą połowę ostatniego rozdziału, czy też w ogóle ostatni rozdział, ale nie samą jego końcówkę. Końcówkę uważam za na swój sposób wybitną, to znaczy arcyciekawą z punktu widzenia opowieści. To samo absolutne zakończenie, ale ostatni rozdział moim zdaniem jednak wypadł sztucznie, ale nie o tym zasadniczo chciałem mówić. Jeśli chodzi natomiast o przedstawione idee w tej książce, i tutaj dochodzimy do zasadniczej treści dzisiejszego materiału, uważam, że są one niestety odstająco kiepskie, odstające od pozostałych walorów tej książki. Niestety autor kusi się, ulega tej pokusie, żeby wielokrotnie w ciągu książki prezentować dłuższe wywody filozoficzne, i uważam, że jest to najsłabszy element tej książki, i te oceniłbym co najwyżej na 2 punkty na 10, a więc bardzo słabo. W ocenach szkolnych byłby to bez wątpienia niedostateczny, może niedostateczny ewentualnie z pewnym plusem ze względu na mimo wszystko nie aż tak tanie przedstawienie tych filozofii, nie aż tak bardzo jednostronne, no ale jednak całościowo wypada to bardzo blado i
Wniosek z tego, taki bardzo ogólny, powiedzmy, w dziedzinie literatury jest taki, że czy w ogóle w dziedzinie przedstawiania swoich myśli, że warto pozostawać we własnej dziedzinie. To myślę, że jakby jest i wskazówka dla mnie samego. Warto jest pozostawać we własnej dziedzinie, warto jest robić to, w tym człowiek jest dobry i nie próbować wchodzić w dziedzinę, w których być może uważam, że mam coś do powiedzenia, no ale znam je tylko bardzo pobieżnie. Moim zdaniem Metro bardzo ucierpiało na tych filozoficznych wywodach. Muszę się przyznać, że raz nawet skusiłem się i przewinąłem te fragmenty rozważań. Tak bardzo były one nudne. Przewijałem je tak po 30 sekund, to znaczy widziałem, co tam jest mówione i było to, no właśnie, nieciekawe, nieodkrywcze, długie, przegadane. Szkoda. No, inne wywody przesłuchałem, były one takie same, w końcu za którymś razem już nie wytrzymałem i przewinąłem. Natomiast chciałbym się odnieść dzisiaj do pewnego konkretnego poglądu tam przedstawionego. Poglądu, który wydaje się być przedstawiony, powiedzmy, pozytywnie jako pogląd głównego bohatera. No, powiedzmy, może nie tak całkiem czarno-biało, ale jednak dosyć wyraźnie jest on zarysowany jako ten właściwy pogląd. Mianowicie główny bohater w ramach tych swoich właśnie przydługich filozoficznych przemyśleń wyjaśnia, że ludzkie, wielkie ludzkie idee, zarówno te religijne, jak i te filozoficzne, jak i takie przemyślenia o celu człowieka, one służą mu jak taki kij, jako taka podpora. To znaczy, że człowiek potrzebuje tego, żeby powstać, żeby w ogóle coś zrobić, żeby ruszyć z miejsca i w tym sensie uważa, że są one w jakimś stopniu dobre, ale ostatecznie nie jest to godne człowieka i byłoby dla niego najlepszym, byłoby dojrzałym, gdyby człowiek ostatecznie odrzucił wszystkie idee, wniosły filozofię, cele i odrzucił to wszystko i tak naprawdę właśnie szedł prosto, dumny i wyprostowany, bez żadnego znajdywania sobie celu, wynajdywania sobie ideologii, bez tworzenia sobie jakichś tam sztucznych ideologii. Jest to pogląd, który jest dzisiaj dosyć rozpowszechniony wśród różnego rodzaju osób niewierzących. To znaczy, często tak jest właśnie prezentowana religia jako twór, który ma pewne korzyści, przede wszystkim we wczesnych etapach rozwoju cywilizacji, może ewentualnie popchnąć cywilizację lekko do przodu, może skłonić ludzi do wypracowania pewnych dobrych nawyków. Być może trochę to działa, ale tak naprawdę godnym człowieka rozumnego jest odrzucić tą podporę, tą kulę, która ostatecznie go hamuje i bez niej dopiero, bez tej kuli dopiero człowiek, który mężnie i odważnie, dumnie odrzuci tą kulę, dopiero ten człowiek będzie mógł prawdziwie biec o swoich własnych siłach do celu wyznaczonego przez samego siebie. Użyty tutaj obraz może być w jakimś stopniu przemawiający, może w jakimś stopniu być interesujący, natomiast nie ma on wiele wspólnego z opisywaną rzeczywistością. Pamiętajmy o tym, że nie mówimy tutaj o jakiejś konkretnej idei, która została sfalsyfikowana i którą uznano, to jest taka idea, która nie wiemy, czy jest prawdziwa, czy nie, więc oceniamy ją jako przydatną albo mniej przydatną. Mówimy tutaj o wszystkich możliwych ludzkich celach i ideach. To się z natury rzeczy nie da. Tego się z natury rzeczy nie da zweryfikować. Gdy mówimy o wszystkich ideach, celach, filozofiach i religiach, to nie można powiedzieć, że wszystkie są z całą pewnością nieprawdziwe. No nie, nie da się tego powiedzieć. Tak? Albo powiedzieć, że wszystkie są z całą pewnością prawdziwe. No nie, każdą taką ideę, każdą wielką ideę, każdy wielki cel, który człowiek sobie wybiera, należy zweryfikować. I zwracam na to uwagę, że takie podejście na zasadzie tego obrazu z kijem jest podejściem wysoce nieracjonalnym, niezgodnym z naszym rozumnym myśleniem. Dlaczego? Ano dlatego, że rozumny człowiek powinien badać rzeczywistość, czyli powinien rozumem swoim wyszukiwać sobie cel, rozpoznawać rzeczywistość, rozpoznawać cele i wybierać środki.
Jeśli to nazywamy kijem, to znaczy, że kijem jest, tą kulą jest używanie naszego rozumu. Jeśli to ktoś uważa, sam fakt używania naszego rozumu, szukanie celu i wyznaczanie do tych celów środków, jeśli samo to ktoś uważa za kulę, którą należy ostatecznie odrzucić, to głosi najbardziej antyracjonalną tezę w dziejach ludzkości. Rozum według takiego człowieka, jego stricte, jego właściwe działanie, czyli znajdowanie jakiegoś celu i wybieranie do niego środków, to bardzo rozumowe zadanie zostaje przedstawione jako coś, co mogło być użyteczne, ale teraz należy je odrzucić. I no właśnie, co wtedy? Co nam pozostaje, jeśli odrzucimy rozum? W zasadzie nic nam nie pozostaje. To znaczy, ściśle rzecz biorąc, człowiek, który odrzucił wszystkie cele, które są rozumowo poznawalne, tak naprawdę nie ma prawa dążyć do niczego. A więc nie przez przypadek, w tym obrazie nawet jest to trochę zawarte. Jeśli chcemy uważać rozum za taką kulę, no to odrzucając ją upadniemy na ziemię i już nigdzie się nie ruszymy. Może być taki przypadek, to jest przykład poglądów pana Fiałkowskiego, czyli takich poglądów nihilistycznych albo przynajmniej ich części. To znaczy człowiek może deklarować, że tak, tą kulę trzeba odrzucić, odrzucamy kulę i idziemy bez niej, natomiast w praktyce cały czas się nią podpierać, bo tak działają moim zdaniem nihiliści na tyle, na ile ich rozumiem, a wydaje mi się, że jednak dosyć dużo już czasu poświęciłem na próbę zrozumienia nihilistów. Moim zdaniem tak to właśnie mniej więcej działa, to znaczy odrzucamy, deklarujemy, głośno deklarujemy odrzucenie rozumu, on nie działa. Odrzucenie rozumu, tak tego nie powiedzą, bo nikt by za tym nie poszedł, ale odrzucenie ważności rozumu według agnostyka czy nihilisty nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na ile warto podążać za naszym rozumem. W praktyce jakoś tam się nim kierujemy, no bo wydaje się to w miarę sensowne, ale nie wiemy, na ile jego rozważania, na ile poznawanie rzeczywistości, czy po prostu tego, z czym jesteśmy skonfrontowani, na ile to jest adekwatne, a na ile nie, korzystamy, bo nic innego nie mamy. No to jest właśnie taki pogląd. No tak, tak, nie wiemy, czy ta kula pomaga, czy nie, ale jakoś tam z niej korzystamy dalej, no bo nic innego nie mamy. To takie poglądy można spotkać, natomiast pogląd człowieka, który odrzuca i używanie rozumu i deklaruje, że jest ono, że przeszkadza ono ostatecznie, no to jest pogląd człowieka, który nie będzie w stanie wyznaczyć sobie żadnego celu, bo w tym momencie, w którym powie na przykład, że moim celem jest po prostu przetrwanie gatunku, jak to było u Lema, celem człowieka jest przekazanie materiału genetycznego dalej i zapewnienie przetrwania gatunku. To jest wizja świata według naszego, mimo wszystko, wielkiego pisarza. A więc nawet przyjmując taki ewolucyjno-naturalistyczny cel, i tak człowiek wyznacza sobie rozumowo jednak jakiś cel. I tak to rozumowo nie jesteśmy w stanie zadziałać inaczej, niż rozumowo sobie ten cel wyznaczyć. Nawet jeśli rozum tutaj w pewnym sensie kapituluje, nie szukając celu adekwatnego do naszej natury, tylko wybierając prosty, naturalny cel, typowo zwierzęcy, można powiedzieć, cel, to jednak no wszystko ten rozum wybiera ten cel. Człowiek świadomie decyduje się właśnie na podążanie za tym celem. A więc w tym obrazie już tego naszego wędrowca z kijem, on już korzysta z tego kija. Wnioskiem z tego obrazu, tego przedstawienia świata czy człowieka jako tego wędrowca z kulą jest również to, że jest w tym coś podłego, że człowiek wyszukuje sobie cel, że tak naprawdę najlepiej to byłoby w ogóle nie mieć żadnego celu. To jest gloryfikacja znowu śmierci rozumu. Jeśli najlepiej jest, idealnym jest nie mieć w ogóle żadnego celu, no to znaczy, że najlepiej jest nie używać swojego rozumu. Podejrzewam, że autor Metra 2033 w ogóle nie poszedł tak daleko w swoim rozważaniu, tylko właśnie przedstawił pewne filozoficzne frazesy zastane w społeczeństwie i wymiksował je w jakichś tam proporcjach i tak sobie to przedstawił jako wyraz
no właśnie, nie wiem czego, swoich własnych przemyśleń. I szkoda, cierpi na tym sam utwór. Znaczy, myślę, że nie da się, no właśnie, racjonalnie rzecz biorąc, nie da się tego poglądu w ogóle głosić, że należy nie mieć żadnego celu w życiu, że należy nie wyznaczyć sobie żadnego celu. Autor tej książki faktycznie zrównuje tutaj wszystkie możliwe cele, to znaczy właśnie zarówno te stricte religijne, jak i tylko po prostu poczucie, że ja muszę coś zrobić, że mam jakąś misję do wykonania. Wszystko to są według niego właśnie takie podpory, właśnie takie kije, które ostatecznie są niegodne człowieka. A więc ten pogląd jest no, głupi, po prostu głupi. Myślę, że naprawdę nie należy szukać łagodniejszego słowa, jest on stricte antyracjonalny i nie dawajmy się zwieść pięknie brzmiącym, filozoficznym słowom właśnie o tej dojrzałości człowieka. Na czym ma ta dojrzałość polega? Z punktu widzenia realistycznej filozofii na używaniu ludzkiej natury, właśnie na rozwijaniu ludzkiej natury, właśnie przede wszystkim na stricte racjonalnym działaniu, a więc na szukaniu poznania rzeczywistości, szukaniu celowości, szukaniu związków przyczynowo-skutkowych, właśnie na rozpoznaniu naszego celu, rozumowym rozpoznaniu naszego celu i później użyciu wolnej woli do tego, żeby do tego celu zdążać i później użycia roztropności do tego, żeby wybrać odpowiednie środki i zdążać do tego celu. Podejrzewam, że można sobie wyobrazić też taką formę, powiedzmy pośrednią, taką formę zminimalizowaną tego poglądu na zasadzie, że religia no to jest taką kulą, bo to jest taka pomoc dla zwykłego człowieka, właśnie dosyć prymitywnego, ale taki prawdziwie dojrzały człowiek to sam sobie swój cel wyznaczy i nie pozwoli, żeby ktoś mu ten cel narzucił. A znowu jest to tylko taki piękny frazes, to znaczy nie jest frazesem to, że tak człowiek powinien postąpić, tylko frazesem jest to, że człowiek, który tak postąpi, odrzuci religię. Dlatego, że aby człowiek religijny faktycznie był religijny, gdy mówimy o wierze katolickiej, no to ma ścisły obowiązek szukać prawdy, ma ścisły obowiązek rozumowo rozpoznać wiarę jako prawdziwą i obrać ten prawdziwy cel jako swój własny. A więc to jest ścisły obowiązek człowieka, żeby rozpoznać ten cel jako prawdziwy. I taki katolik, który żyje po katolicku z przyzwyczajenia, jego szanse na zbawienie wieczne są bardzo małe, bo może się okazać, że on nie ma wiary tak naprawdę, pomimo tego, że praktykuje religię, to nie ma wiary, dlatego że jego umysł nigdy nie przylgnął do tych prawd wiary, nigdy nie zbadał ich prawdziwości, nie przylgnął do nich, nie dostrzegł przyczyn wiarygodności świadków, gdy sobie tego pytania nie zadał, tylko tak po prostu żył w ten, a nie w inny sposób i prawdopodobieństwo, że on ma wtedy prawdziwą wiarę, jest nieduże. Znaczy, może tak się zdarzyć, że człowiek nie zadawał sobie zbyt wiele pytań, ale jednak na taki swój prosty, chłopski rozum dostrzegł wiarygodność przekazu kościelnego, dostrzegł jego piękno i faktycznie wierzy, tak, bez jakichś wielkich filozoficznych rozważań. Ale z drugiej strony człowiek, który jest praktykujący, a nie wierzący, bo tak należy takiego człowieka określić, człowiek, który jako tako wpasował się tak kulturowo w katolickie życie, i tak sobie praktykuje, dostrzega pewne zalety tej praktyki, ale jednocześnie nie rozpoznał prawdy, nie przylgnął do tej prawdy, nie zbadał tej wiarygodności Kościoła, nie uwierzył naprawdę. Właśnie ten człowiek nie uwierzył naprawdę, nie dostrzegawszy, dlaczego warto jest uwierzyć, dlaczego Kościół jest wiarygodny, dlaczego Pan nasz Jezus Chrystus jest wiarygodny, dlaczego Jego objawienie jest wiarygodne. Nie dostrzegłszy tego, chociażby na bardzo prostym poziomie, taki człowiek, pomimo tego, że zewnętrznie może wyglądać na katolika, nie będzie miał prawdziwie cnoty wiary. A więc tak, człowiek faktycznie nie może, jeśli byśmy chcieli tą kulę widzieć jako takie, powiedzmy, metody, sposoby życia narzucone z zewnątrz, to faktycznie trzeba taką kulę odrzucić. Jesteśmy istotami rozumnymi i musimy sami prawdy szukać. Mamy ścisły obowiązek tą prawdę znaleźć i według niej ułożyć nasze życie. Jest to działalność stricte rozumowa, stricte racjonalna. No i
prawda jest jedna i ten rozum do prawdy może dojść, że Bóg jest, że przysłał na ziemię swojego jednorodzonego Syna, że Bóg oddał swoje życie na krzyżu dla nas, że ustanowił Kościół katolicki po to, żeby ludzi do zbawienia prowadził. To są prawdy, które możemy naszym rozumem rozpoznać w ten czy w inny sposób, czy to dochodząc na poziomie racjonalnego wnioskowania do pewnych prawd, czy rozpoznając wiarygodność świadków, przede wszystkim jeśli chodzi o rzeczy objawione, przede wszystkim wiarygodność samego Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A więc tak, człowiek dojrzały i wzniosły jest wtedy, gdy używa swojego rozumu, gdy układa swoje życie zgodnie z tym rozumem, gdy uczy się panować nad niższymi władzami swojej duszy właśnie rozumem i wolą. Taki człowiek idzie prosto, bez żadnej kuli. Taki człowiek idzie z podniesionym czołem przez swoje życie. Taki człowiek pokonuje samego siebie i pokonuje również przeciwności w tym życiu. I nie dajmy sobie wmówić przez czy to różnego rodzaju pseudofilozofów, czy to przez mędrków, którzy powtarzają frazesy, że używanie rozumu jest czymś nam uwłaczającym. Jeśli ktoś chce tak twierdzić, no to jego problem, a my nie ulegajmy złudzeniu, że jest to coś wzniosłego i pięknego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.